Od poniedziałku 15 czerwca nastąpią kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Dotyczą one dwóch linii, czwórki i dwudziestki. Linia numer 20 będzie odjeżdżała z przystanku Północna Osiedle Kamena o godzinie 6:28 i będzie jechała ulicami Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Płaskiego, Kowalskiego, Reja, Sikorskiego i aż do Bakałarzewska Mieszka I. Tam kończy kurs, tam będzie o godzinie 6:50. Kurs powrotny będzie wyjeżdżał z przystanku Mieszka Bakałarzewska o godzinie 15:06 ulicami Sikorskiego, Bulwarowa, Reja, Kowalskiego, Puławskiego, Świerkowa do Dwernickiego Plaza. Tam kończy swój bieg. Zmiany w kursowaniu linii numer 4 są skutkiem wniosku złożonego przez gminę Suwałki. Teraz wyjeżdżamy o godzinie 15:05 na Niewicza Plac Marii Konopnickiej do Płocicna. Zmiana, która będzie dotyczyła korekty kursów funkcjonujących. Ta godzina 15:05 zostaje przesunięta. Godzina odjazdu na wniosek gminy Suwałki z 15:05 na 15:45 do Płocicna. Powrót z 15:29 zostanie przesunięty na 16:10. Prócz tego również na wniosek gminy Suwałki uruchomione zostaną dwa dodatkowe kursy czwórki. O godzinie 11:35 kurs będzie wyjeżdżał z przystanku Noniewicza Plac Marii Konopnickiej w kierunku do Płocicna. Prosto do Płocicna, czyli Noniewicza, Waryńskiego, Utrata, Staniszewskiego i Płocicno. Wracał będzie z Płocicna o godzinie 12:00, do Dwernickiego Plaza będzie dojeżdżał. Drugi kurs, który zostaje uruchomiony, to też jest kurs o godzinie 17:25 do Płocicna, też ulicami Waryńskiego, Utrata, Staniszewskiego, Płocicno. Powrót z Płocicna do miasta 17:50 do Dwernickiego Plaza. Wszystkie szczegóły na internetowej stronie suwalskiego PGK. W zakładce komunikacja miejska, rozkład jazdy, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony wykrzyknik. Najeżdżając na ten wykrzyknik pojawi się informacja o tym, że planowane jest wprowadzenie zmian. Tam jest taka informacja. Na to należy nacisnąć i wtedy otwiera się wersja, która będzie aktualna od 15 czerwca. Pasażer już może sobie w tą wersję wejść i podglądać zmiany, które będą dotyczyły. Rozkłady jazdy dla linii numer 20 zostaną umieszczone w piątek, a dla linii numer 4 w niedzielę. Tylko dlatego, że linia numer 4 jeszcze w piątek kursuje i nie będziemy tutaj robić zamieszania, dowieszać żadnych gdzieś na przystankach dodatkowych informacji, tylko umieścimy w niedzielę informacje o kursach.